Halleluja! Możliwe, że jesteś zaganiany sprawami dnia codziennego, ale chcę, żebyś się na chwilę teraz zatrzymał i posłuchał o dobrym Bogu, który zmienił moje życie. Wiecie, ja od zawsze byłem religijnym człowiekiem. Zawsze chodziłem do kościoła i starałem się być pobożnym człowiekiem i wieść porządne życie tutaj na ziemi. I wiecie, byłem człowiekiem, który zakładał różne maski, chodził różnymi drogami i grzech cały czas dojeżdżał moje życie. Różne problemy dojeżdżały moje życie. Chodziłem do kościoła, ale nie wiedziałem, po co ja tam chodzę. Nie wiedziałem, po co ja żyję na tej ziemi. Nie wiedziałem, dla kogo ja żyję na tej ziemi. Aż pewnego dnia powiedziałem, że skończę ze swoim życiem i chciałem popełnić samobójstwo. Ale 6 lat temu właśnie tutaj w centrum usłyszałem o tym, że Bóg jest żywy, że On jest realny, że On może zmienić moje życie, że jest dla mnie nadzieja, że jest dla mnie zbawienie. I przeczytałem w Słowie Bożym, że jesteśmy łaską swoim przez wiarę, nie przez uczynki. Ja zawsze myślałem, że uczynki moje mnie zbawią, ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć o tym, że Twoje uczynki nie mogą Ciebie zbawić, że Twoje chodzenie do kościoła nie może Ciebie zbawić. Kiedy ja 6 lat temu zawołałem, powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie i zmień moje życie, to moje życie się diametralnie zmieniło. Zostałem uwolniony od wielu rzeczy w moim życiu, z którymi byłem zniewolony. I chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że jest dla Ciebie życie, że jest dla Ciebie nadzieja, że nie musisz umierać, że nie musisz chorować, że nie musisz zasługiwać sobie na to, by Bóg przyszedł do Twojego życia. Wystarczy, że dzisiaj zawołasz do Niego i powiesz: Jezu, chcę Ciebie poznać, chcę Ciebie doświadczyć, chcę doświadczyć Ciebie takim, jakim Ty jesteś. Dzisiaj zawołaj do Niego, zawołaj dzisiaj do Jezusa. Może myślisz sobie, że masz dobre życie, że wiedziesz dobre, wspaniałe życie, a jednego Ci brak. Musisz się narodzić na nowo z Bożego Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. Żadne jakieś religijne rzeczy nie pomogą Tobie. Żadne inne sakramenty nie mogą Ciebie zbawić. Tylko w Chrystusie jest prawdziwe życie. Tylko w Nim jest wolność. Przyjdź do Niego dzisiaj. Zawołaj tak, jak ja zawołałem 6 lat temu. Powiedz: Jezu, nie znam Ciebie. Powiedz: Jezu, ja przyjmuję Ciebie. Dzisiaj oddaj Mu swoje życie. Zaprosz Go dzisiaj do swojego życia, a Twoje życie diametralnie się zmieni. Religia Ci mówi, że musisz zasługiwać, że musisz chodzić tam, ale Jezus powiedział: wykonało się. Na krzyżu każda choroba została przybita, każdy Twój grzech został przebaczony na krzyżu Golgoty. Nie musisz zasługiwać, przyjmij to przez wiarę. Uwierz dzisiaj w pusty krzyż Golgoty, uwierz dzisiaj w to i bądź zbawiony. Jeżeli chcesz uzdrowienia, chcesz być wolnym człowiekiem, to przyjdź tutaj, będziemy jeszcze przez kilka minut, przyjdź tutaj i doświadcz cudów w swoim życiu.